Ich schlage vor, dass wir fünf Stellen aus den Evangelien lesen. Przeczytajmy pięć miejsc z Ewangelii. Zuerst aus Markus 4. Pierwsze miejsce z Ewangelii Marka, z 4 rozdziału. Und auch die Kinder müssen mitlesen, damit sie hinterher sagen können, welches Thema wir heute Nachmittag haben. Es ist również zadanie dla dzieci, by czytały, śledziły tekst, bo dla nich zadanie, by określiły, jaki temat mamy przed sobą. Markus 4, Vers 36. 4 rozdział. 36 wiersz. Opuścili więc lud i wzięli go z sobą tak, jak był w łodzi, a inne łodzie towarzyszyły mu. Die zweite Stelle aus dem Lukas-Evangelium. Drugie miejsce z Ewangelii Łukasza. Aus Kapitel 9. 9 rozdział. Vers 10. 10 wiersz. A apostołowie, powróciwszy, opowiedzieli mu o wszystkim, czego dokonali. I wziąwszy ich z sobą, wycofał się na pustkowie koło miasta zwanego Betsaidą. Aus dem gleichen Kapitel, die dritte Stelle. Trzecie miejsce z tego samego rozdziału. Kapitel 9, Vers 28 bis 35. Od 28 do 35 wiersza. A mniej więcej w 8 dni po tych mowach zabrał z sobą Piotra i Jana i Jakuba i wszedł na górę, aby się modlić. A gdy się modlił, wygląd oblicza jego odmienił się, a szata jego stała się biała i lśniąca. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nim, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen. A gdy się obudzili, ujrzeli chwałę Jego i tych dwóch mężów, którzy przy Nim stali. A gdy oni rozstawali się z Nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc trzy namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich. I zlękli się, gdy wchodzili w obłok, a z obłoku odezwał się głos: Ten jest Syn mój wybrany, Tego słuchajcie. Die vierte Stelle aus dem Matthäus-Evangelium. Czwarte miejsce z Ewangelii Mateusza. Matthäus 20. 20 rozdział. Vers 17 bis 19. 17 do 19 wiersza. A Jezus, mając zamiar pójść do Jerozolimy, wziął 12 na osobność i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy, a Syn Człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w Piśmie i skażą Go na śmierć. I wydadzą Go poganom na pośmiewisko i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, a dnia trzeciego zostanie wzbudzony z martwych. Und die letzte Stelle aus Johannes 14. I ostatnie miejsce z Ewangelii Jana z 14 rozdziału. Vers 3. Trzeci wiersz. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Soweit lesen wir aus dem Wort Gottes. Na tyle słowa Bożego, które przeczytaliśmy. Und wir können vielleicht mit einem Satz sagen, was wir heute Nachmittag betrachten wollen. I jednym zdaniem możemy w sumie określić, co chcemy dzisiaj rozważać. In der ersten Stelle nehmen die Jünger den Herrn Jesus mit. W tych pierwszych miejscach to uczniowie wzięli Pana Jezusa z sobą. Und wenn das der Fall ist, i jeśli taka rzecz ma miejsce, dann nimmt der Herr Jesus in den anderen Stellen die Jünger mit. To w pozostałych miejscach, które czytaliśmy, to Pan Jezus bierze uczniów z sobą. Und wenn eine neue Woche vor uns liegt, dann ist das vielleicht etwas, was für die neue Woche wichtig wird.
I jeśli ten nowy tydzień jest przed nami, to być może to będzie właśnie ważną rzeczą, która ma, będzie nam towarzyszyła w tym tygodniu przed nami. Aber wir wollen auch immer zurückschauen, wie ist es bis jetzt gewesen in unserem Leben. Ale chcielibyśmy też zawsze spoglądać wstecz, jak to miało miejsce wcześniej w naszym życiu. Den Herrn Jesus mitnehmen, was bedeutet das? Co oznacza wziąć z sobą Pana Jezusa? Ich hoffe, dass niemand heute Nachmittag hier ist, der noch nicht grundsätzlich den Herrn Jesus in sein Lebensboot geholt hat. Mam nadzieję, że nie ma tutaj wśród nas nikogo, kto jeszcze by, co do zasady, nie wziął Pana Jezusa, obrazowo mówiąc, do swojej łodzi. Aber wenn wir uns auch bekehrt haben und sein Eigentum sind, i gdy się nawróciliśmy i jesteśmy jego własnością, dann ist es in der Praxis wichtig, dass der Jesus in unserem Lebensboot ist. To jest to bardzo ważne, aby w naszym praktycznym życiu Pan Jezus płynął z nami na tej łodzi życia. Wenn wir zurückblicken auf eine letzte Woche oder den letzten Monat, gdy spojrzymy wstecz na ten tydzień, który właśnie minął, czy miesiąc, który minął, dann können wir uns fragen, war der Jesus immer mit im Boot? To postawmy sobie to pytanie, czy Pan Jezus był ze mną w tej mojej łodzi? Oder gibt es Situationen in unserem Leben, wo wir gesagt haben, ich möchte etwas machen, aber ohne den Herrn Jesus? A może były takie sytuacje w naszym życiu, w których powiedzieliśmy, tak, chcę coś zrobić, ale może niekoniecznie z Panem Jezusem? Das ist dramatisch. Wtedy jest to dramatyczna sytuacja, czy sprawa. Ohne den Herrn Jesus können wir nichts. Bez Pana Jezusa nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Und es ist wahrscheinlich nicht ein guter Weg gewesen ohne den Herrn Jesus. I z pewnością nie była to dobra droga bez Pana Jezusa. Und so wollen wir uns, wenn wir vorausschauen in die Zukunft, i patrząc teraz w przyszłość, wieder neu erinnern, den Herrn Jesus in alle Lebenssituationen mit hineinzunehmen. Pamiętajmy o tym, by Pana Jezusa brać ze sobą we wszelkich sytuacjach naszego życia. Hier ist noch ein wichtiger Zusatz. Jeszcze jeden ważny dodatek do tego. Sie nehmen ihn, wie er war, in dem Schiff mit. Wzięli go tak, jak był do tej łodzi. Ich möchte damit einen ermunternden Gedanken und einen ermahnenden Gedanken verbinden. Z tym chciałbym połączyć taką myśl, która nas napomina, ale i również posila. Wie ist der Herr Jesus? Jaki jest Pan Jezus? Wahrer Mensch und wahrer Gott. Prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. Als wahrer Mensch hat er Mitgefühl, hat er Verständnis für unsere Situation. Jako prawdziwy człowiek, on ma współczucie dla nas w tych sytuacjach, w których się znajdujemy. Er war hier auf der Erde. On też był tutaj na tej ziemi. Er war müde, er hatte Hunger, er hatte einen Beruf. On był zmęczony, był głodny, wykonywał zawód. Aber er ist auch wahrer Gott. Ale on też jest prawdziwym Bogiem. Das spricht von seiner Allmacht, seiner Allwissenheit, seiner Stärke. To mówi o jego wszechmocy, wszechwiedzy, jego sile. Wenn jemand eine Situation verändern kann, dann ist es Gott, dann ist es der Jesus. Jeśli jest ktoś, kto może zmienić jakąś sytuację, to jest to tylko Bóg. To jest to właśnie Pan Jezus. Das ist eine große Ermunterung, zu wissen, wir haben den Herrn Jesus, der Verständnis hat, aber der auch alles ändern kann. To jest wielkie pokrzepienie dla nas, mieć tą świadomość, że jest ktoś, kto może nam współczuć, ale i również kto może naszą sytuację odmienić. Aber jetzt kommt auch ein ermahnender Gedanke. Ale teraz taka napominająca myśl. Wir können den Herrn Jesus uns nicht basteln.
Nie możemy sobie Pana Jezusa w taki sposób, jak gdyby, malować jak chcemy, wyobrażać Go sobie tak, jak nam się to podoba. Das ist typisch für die Menschen heute auf der Erde. To jest typowa rzecz dla ludzi na tym świecie. Ich glaube an Gott. Wierzę w Boga. Ich stelle mir Gott so und so vor. I wyobrażam sobie Boga tak i tak, że takim On jest. Und das ist okay. I to jest w porządku. Aber nicht für den Christen. Ale nie jest to w porządku dla chrześcijanina. Ich möchte das besonders den jungen Leuten sagen. I to szczególnie słowo chciałbym skierować do młodych ludzi. Der Jesus ist heilig. Pan Jezus jest święty. Und so ist und wir können nicht uns das aussuchen. I On takim właśnie jest i nie możemy sobie tutaj wybierać, czego byśmy chcieli. Und natürlich ist der Herr Jesus auch Liebe. Oczywiście, Pan Jezus też jest miłością. Aber Liebe wird immer im Licht offenbart. Ale miłość zawsze objawia się w światłości. Und Liebe ist nicht etwas mit Bösem in Verbindung. A miłość nie ma nic wspólnego ze złem. Und das ist sehr wichtig, dass wir bedenken. I to jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali. Wenn der Jesus unser Leben bestimmt, jeśli Pan Jezus cechuje nasze życie, dann müssen wir uns nicht nach unseren Wünschen richten. To wtedy nie możemy się kierować według naszych życzeń, sondern dann geht es alleine um die Person des Herrn Jesus. Ale wtedy chodzi tylko i wyłącznie o osobę Pana Jezusa. Wollen wir für die neue Woche uns vornehmen, ohne den Herrn Jesus nichts zu machen? Chcemy wziąć to na ten tydzień przed nami takie postanowienie, że bez Pana Jezusa nic nie się weźmiemy albo nic nie uczynimy. Aber jetzt wollen wir uns dem Herrn Jesus zuwenden. Ale teraz zechciejmy się skłonić do Pana Jezusa. Wenn wir ihn mitnehmen wollen, jeśli my chcemy go wziąć ze sobą, dann sagt jetzt zu dir, ich nehme dich auch mit. To wtedy Pan mówi do ciebie, ja ciebie też chcę wziąć ze mną. Ich weiß nicht, welche bekannte Persönlichkeit wir vielleicht einmal sehen möchten. Nie wiem, jaką ze znanych w tym świecie osób chcielibyście zobaczyć albo spotkać na swojej drodze. Vielleicht einen Tag zusammen mit dem polnischen Präsidenten. Może ktoś chciałby, miał takie życzenie, żeby spędzić jeden dzień na przykład z polskim naszym prezydentem. Was würden wir sagen? Co powiedzielibyśmy mu? Aber jetzt geht es nicht um eine irdische Beziehung. Ale teraz nie chodzi o te nasze, o tą naszą ziemską społeczność. Nicht einen Tag mit einem Idol oder einem Musiker oder einem Profifußballer oder wem auch immer. Nie chodzi o to, byśmy ten na przykład dzień spędzili z jakimś idolem, z jakimś słynnym muzykiem czy piłkarzem. Sondern der Jesus hat in der zweiten Stelle in Lukas 9, Vers 10. Ale w tym drugim miejscu z Łukasza 9, 10 wiersz. Die Apostel mitgenommen. Pan Jezus wziął ze sobą apostołów. Die Apostel haben für den Herrn Jesus gearbeitet. Apostołowie pracowali dla Pana Jezusa. Und sie kommen zurück. I oni wrócili. Und erzählen alles. I opowiadali mu wszystko. Ich muss bei dieser Stelle an unsere Kinder denken. Ja, gdy czytam to miejsce, to sobie zawsze przypominam moje dzieci. Besonders unsere jüngste Tochter. Szczególnie nasza najmłodsza córka, wenn sie aus der Schule kommt, gdy ona wraca ze szkoły, dann braucht meine Frau nicht viel sagen, moja żona w zasadzie nic się nie musi odzywać, sondern zuerst legt sie alles, was hat sie in der Schule erlebt, das sprudelt, tylko ona sama wchodząc do domu od razu zaczyna opowiadać, co przeżyła w szkole i co się działo. So können wir auch mit allem, was wir erlebt haben, zu Herrn Jesus kommen. I dokładnie w ten sam sposób my też możemy do Pana Jezusa przychodzić ze wszystkim, co przeżyliśmy, co przeżywamy. Aber dann, ale potem, als sie alles rausgelassen haben, gdy oni tak wszystko z siebie, można powiedzieć, wyrzucili, sagt der Jesus, kommt einmal mit. Pan Jezus mówi do nich, chodźcie teraz ze mną.
Ich möchte euch mitnehmen ganz alleine. Chcę was wziąć na osobności. Ich hoffe, dass wir in unserem Leben das auch kennen. Mam nadzieję, że znamy takie chwile w naszym życiu również. Wir schauen wieder zurück. Spójrzmy wstecz. Letzte Woche, letzter Monat, letztes Jahr. Ubiegły tydzień, ubiegły miesiąc, może rok. Wie oft waren wir mit dem Herrn Jesus alleine? Jak często mieliśmy takie chwile sam na sam z Panem Jezusem? Das ist sehr wichtig. To jest bardzo ważne. Für jede Aufgabe, die wir auf dieser Erde tun. Jest to bardzo ważne dla każdego zadania, które wykonujemy na tej ziemi. Es gibt viele Leute, jest wielu ludzi, sie besuchen in ihrem Leben viele Städte, którzy w swoim życiu zwiedzają różne miasta. London oder Lissabon oder Paris. Jakiekolwiek miasto byśmy wzięli, czy Londyn, czy Paryż, czy Lizbonę. Aber jetzt geht es nicht um Hauptstädte Europas. Ale tutaj nie chodzi o stolice Europy. Sondern ich frage, warst du schon einmal in Bethsaida? Ale pytanie brzmi, czy byłeś już w Bethsaidzie? Das ist eine große Frage. To jest wielkie pytanie. Das kann man nicht besuchen ohne Vorbereitung. Nie można tego miejsca odwiedzić bez przygotowań. Ich kenne viele, die sagen, immer wenn ich die Bibel aufschlage, werde ich müde. Znam wielu takich, którzy mówią, zawsze jak otwieram Biblię, to jestem natychmiast zmęczony. Ach so. Aha. Und wenn ich etwas anderes mache, gar kein Problem. Ale jak mam zrobić coś innego, to nie mam żadnego problemu. Dann muss ich das vorbereiten. Muszę się przygotować. Auch die Brüder, die uns vorangegangen sind, również bracia, którzy byli przed nami, hatten das Problem. Mieli ten sam problem. Zum Beispiel der holländische Bruder Heiko, na przykład brat z Holandii, brat Heiko, hatte auch das Problem. Miał dokładnie taki sam problem. Er hat es gelöst. I rozwiązał ten problem. Wisst ihr wie? Wiecie jak? Er hatte unter dem Schreibtisch ein Eimer mit kaltem Wasser. Pod swoim biurkiem zawsze miał wiadro z zimną wodą. Und wenn er müde geworden ist, dann hat er die Füße da reingestellt. I gdy zmagało go zmęczenie, to wtedy nogi wkładał do tego wiadra. So, wir brauchen jetzt nicht heute Abend alle einen Eimer holen. I nie mówię tego po to, byśmy na przykład dzisiaj wieczorem tutaj każdy sobie miał przygotować takie wiadro. Aber wenn ich abends müde werde, muss ich morgens mir Zeit nehmen. Ale jeśli ja, co z mojej natury jestem taki, że wieczorami jestem zmęczony, to dobrze by było, gdybym rano swój czas poświęcał. Gott möchte gerne, dass wir mit dem Herrn Jesus alleine sind. Bóg życzy sobie tego, abyśmy byli z Panem Jezusem sam na sam. Und da bedarf es einer Vorbereitung, einer Aktion. Das braucht Kraft. I do tego potrzebujemy się przygotować, do tego potrzebujemy wytężyć naszej siły. Und wir wünschen uns, wenn wir jetzt vorausschauen für die Zukunft, für die neue Woche. I to jest naszym życzeniem, gdy będziemy planowali, patrzyli na ten tydzień, który jest przed nami. Und es ist nicht wichtig, dass wir sagen, wir waren in Bethsaida. To nie jest ważne, jeśli my mówimy, tak, byliśmy w Bethsaidzie. Sondern jeder wird merken, ob du in Bethsaida warst. Ale każdy zauważy na tobie, czy ty byłeś w tej Bethsaidzie, czy nie byłeś. Wenn ich frisch aus dem Urlaub komme, bin ich vielleicht zum Beispiel braun geworden. Gdy wracam na przykład z urlopu, to wszyscy widzą, że jestem bardzo opalony. Und in diesem Bilde hoffe ich, wir werden auch sichtbar erkennen, ich war in Gemeinschaft mit Gott und dem Herrn Jesus. I właśnie na przykładzie tego obrazu mam nadzieję, że inni też są w stanie zobaczyć na nas to, że byliśmy, spędzaliśmy czas z Panem Jezusem. Wir brauchen jetzt kein Schild malen und an die Tür kleben. Achtung, ich bin in Bethsaida. Też nie chodzi o to, abyśmy sobie tabliczkę przygotowali i wieszali ją na naszych drzwiach.
Uwaga, nie przeszkadzać, teraz mam czas w Bethsaidzie. Aber ich hoffe, meine Frau, meine Kinder, die Geschwister merken, ich war da. Ale ja mam taką nadzieję, że moja żona, moje dzieci i współwierzący będą potrafili to zauważyć, że ja miałem taki czas. Und ich möchte das für alle sagen. I ja to chcę powiedzieć dla nas wszystkich. Liebe Mutter, droga mamo, du hast Kinder, du hast viel Arbeit. Masz dzieci, masz wiele pracy. Aber du brauchst in jeden Tag Bethsaida. Ale ty każdego dnia też potrzebujesz takiej chwili w Bethsaidzie. Du arbeitest viel. Ty pracujesz, pracujesz zawodowo dużo. Gut. Dobrze. Wir sollen fleißig sein. Mamy być pilni w tym, co robimy. Du lernst viel für die Schule, für das Studium. Uczysz się wiele, czy to w szkole, czy na studiach. Das ist okay. To też jest jak najbardziej w porządku. Aber wir brauchen einen Punkt der Ruhe jeden Tag aufs Neue. Ale co dzień, ciągle na nowo potrzebujemy tego tej chwili wytchnienia. Es reicht nicht aus, dass wir eine Woche Bibelfreizeit haben oder eine Aktion. To nie wystarczy, jeśli w ciągu roku na tydzień pojedziemy na jakiś obóz biblijny albo jakąś akcję zorganizujemy biblijną. Das ist nicht schlecht. Oczywiście to nie jest nic złego. Aber das Leben ist keine Freizeit. Ale, also eine Bibelfreizeit. Ale nasze życie to nie jest taki obóz biblijny albo jakaś taka akcja, która się dzieje od czasu do czasu. Es ist auch nicht genug. Es ist gut, dass wir heute hier sind. Dobrze, że tu dzisiaj jesteśmy, ale to też nie jest wystarczające. Aber wir brauchen permanent Verbindung mit dem Herrn Jesus. Potrzebujemy ciągłości w tej społeczności z naszym Panem. Damit gehen wir zur dritten Stelle. Teraz przejdźmy do trzeciego miejsca. Wir haben ab Vers 28 gelesen. Czytaliśmy od 28 wiersza. Ich möchte jetzt die dritte und vierte Stelle verbinden mit besonderen Momenten in Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. I to trzecie i czwarte miejsce chciałbym połączyć w tych takich szczególnych chwilach Pana Jezusa. Die dritte Stelle zeigt mehr einen besonderen Moment mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Trzecie miejsce pokazuje nam takie szczególne chwile w chwale Pana Jezusa. Die vierte Stelle zeigt besondere Momente in Verbindung mit den Leiden des Herrn Jesus. Czwarte miejsce pokazuje szczególne chwile w cierpieniach Pana Jezusa. Der Jesus möchte dich mitnehmen. Pan Jezus chce wziąć Ciebie ze sobą und seine Herrlichkeit zeigen. I pokazać Ci swoją chwałę. Vielleicht sagst du, ja, wir sehen die Herrlichkeit, wenn wir im Himmel sind. Może powiesz, no tak, tą chwałę tak czy owak zobaczymy, gdy będziemy w niebie. Das ist dumm. Głupie byłoby takie twierdzenie. Ich versuche das mit einem einfachen Beispiel zu erklären. Postaram się to na prostym przykładzie wyjaśnić. Vielleicht planst du im Sommer einen Urlaub. Może planujecie urlop w czasie wakacji. Und ich weiß nicht, mit wem du fährst. Nie wiem, z kim macie zwyczaj jeździć na urlopy. Sagen wir mal, dein Mann sagt, wir wollen uns vorbereiten auf den Urlaub. Przyjmijmy, że twój mąż mówi, musimy się przygotować na nasz urlop. Und du sagst, nein, brauche ich nicht. Wir können das machen, wenn wir im Urlaub angekommen sind. A ty powiesz, ale po co? Przecież możemy to zrobić, gdy już będziemy na tym urlopie. Das ist zu spät. Wtedy jest za późno. Wenn du angekommen bist und erst anfängst, wie sollen wir fahren, wo können wir etwas unternehmen, dann ist das zu spät. Jeśli będąc już na miejscu chciałabyś planować, jak my tam dojedziemy, co będziemy robić, to wtedy jest to już trochę za późno. Und so möchte der Jesus uns auch jetzt hier auf der Erde schon mit der Herrlichkeit beschäftigen, damit wir uns auskennen, wenn wir ankommen. I dlatego Pan Jezus tutaj już na tej ziemi chce nas zaznajomić z Jego chwałą, abyśmy, gdy będziemy już tam w górze, wiedzieli, co to jest. Aber dazu brauchen wir einen Berg. Ale do tego potrzebujemy mieć pewną górę. Hier lesen wir, dass sie auf den Berg stiegen. Tutaj czytamy, że oni weszli na górę. Ich hoffe, dass wir vielleicht ein Thema mit dem Herrn Jesus schon vorbereiten,
damit wenn wir vielleicht Urlaub haben oder etwas mehr Zeit, dass wir uns intensiv damit beschäftigen können. Mam nadzieję, że mamy taki czas, gdy przygotowujemy sobie pewien temat, którym zajmiemy się bardziej intensywnie, gdy będziemy mieli te chwile z Panem Jezusem. Zum Beispiel mit der zukünftigen Herrlichkeit des Herrn Jesus. Na przykład temat pod tytułem Przyszła chwała Pana Jezusa. Und ich möchte jetzt zeigen, dass dieses hier in Lukas 9 drei Abschnitte hat. I tutaj w tym dziewiątym rozdziale chciałbym pokazać, że są trzy urywki. Zuerst aber frage ich euch, wie oft steht diese Begebenheit auf dem Berg in der Bibel? Ale najpierw pytanie, jak często ta historia jest opisana w Biblii? Was schätzt ihr? Jak myślicie? Es ist eine Seltenheit. To jest rzadko. Es steht nämlich viermal in der Bibel. Czterokrotnie jest opisane to w Biblii. Und es gibt nur wenige Begebenheiten immer vom Herrn Jesus, die viermal stehen. I naprawdę jest niewiele zdarzeń tyczących się Pana Jezusa, które są czterokrotnie opisane w Biblii. Lukas 9, Łukasz 9, Markus 9, Marka 9, Mateusz 17, Mateusza 17 und 2. Petrus 1. I 2. Piotra 1. Und das ist selten. I to jest rzadkość. Ich glaube nur noch Speisung der 5000. Chyba jeszcze tylko nakarmienie 5000. Die Überfahrt, wo sie rudern und der Jesus kommt hinzu. Gdy oni byli samotni w tej łodzi, Pan Jezus do nich przyszedł. Und nicht viel mehr. I chyba więcej miejsc już nie ma, które by czterokrotnie były opisane. Also eine sehr interessante Begebenheit hier jetzt. A więc tutaj mamy bardzo ciekawe zdarzenie. Und wir können auch die Unterschiede betrachten. I możemy w tych zdarzeniach, w tych różnych opisach rozważać te różnice. Aber was steht hier? Drei mal verschiedene Szenen. Tutaj mamy trzykrotnie różne sceny. Zuerst lesen wir, dass die Männer Mose und Elia den Herrn Jesus mit dem Herrn Jesus über seinen Ausgang sprachen. Vers 30, 31. 30. Wiersz. Dwaj mężowie, Mojżesz i Eliasz, rozmawiali z nim, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Das ist die erste Szene. To jest ta pierwsza scena. Der Jesus spricht mit Mose und Elia über das Ende in Jerusalem. Pan Jezus rozmawia z Mojżeszem i Eliaszem o jego końcu w Jerozolimie. Und die Jünger schlafen ein. I uczniowie zaśpią. Das Thema hatten wir schon eben. O tym już też mówiliśmy. Aber plötzlich wachen sie auf. Ale nagle oni się obudzili. Und sehen die Herrlichkeit des Herrn Jesus. I zobaczyli tą chwałę Pana Jezusa. Jetzt kommt die zweite Szene. Teraz mamy drugą scenę. Und diese Szene ist eine Miniaturausgabe der Herrlichkeit im tausendjährigen Reich. I ta scena jest, można powiedzieć, takim miniaturowym wydaniem tego, co będzie miało w tysiącletnim królestwie. Es ist ein wunderbares Thema, sich mit dem Herrn Jesus in der Zukunft zu beschäftigen. To jest wspaniały temat, by zajmować się Panem Jezusem w przyszłości. Weil wir jetzt die Verwerfung mit dem Herrn Jesus teilen. Ponieważ teraz my razem z Panem dzielimy to odrzucenie. Aber wenn das alles wäre, gdyby to było tylko, gdyby to było wszystko, co z nim możemy dzielić, dann sind wir dumm, to sagt też Paulus. Paweł mówi, bylibyśmy głupi. Nein, wir werden auch bei seiner Herrlichkeit dabei sein. Nie, my będziemy razem z nim też w jego chwale. Also, wenn wir uns mit Prophetie, mit der Zukunft beschäftigen, a więc jeśli będziemy się zajmowali proroctwem, czasem przyszłym, dann müssen wir den Herrn Jesus hineinnehmen. To wtedy musimy wziąć z sobą Pana Jezusa. Und jetzt haben wir die Miniaturausgabe der Zukunft. I teraz mamy to takie mini wydanie przyszłości. Wo kommt der Jesus, wenn er wiederkommt auf die Erde hin? Gdzie przyjdzie Pan Jezus, gdy on wróci na tą ziemię? Auf den Berg.
Na górę. Zacharia 14. Zachariasza 14 rozdział. Wer kommt mit ihm? Kto przyjdzie z nim? Mose und Elia. Mojżesz i Eliasz. Mose steht für alle Gläubigen, die durch den Tod in den Himmel gegangen sind. Mojżesz jest obrazem wszystkich wierzących, którzy musieli przejść przez śmierć. Und Elia steht für alle Gläubigen, die bei der Entrückung leben. A Eliasz jest obrazem wszystkich wierzących, którzy w czasie, gdy Pan przyjdzie, by pochwycić swoich, będą pochwyceni jako żywi. Und wer wartet auf der Erde? I kto czeka na ziemi? Israel, der jüdische Überrest. Izrael, żydowska resztka. Seht ihr? Widzicie? Eine kleine Szene. Krótka scena. Aber wenn die Wirklichkeit kommt, dann wird das einmal in groß zu sehen sein. Ale gdy to się urzeczywistni, to będzie to w tej swoim ogromie widzialne. Vielleicht waren wir schon einmal in einem Legoland oder in einem Miniaturpark, wo alles aufgebaut ist. Może ktoś już był na przykład w Legolandzie albo w jakimś parku miniatur? Dann sehen wir alles, was in Wirklichkeit viel größer ist. Tam możemy oglądać wszystkie rzeczy ze szczegółami, które w rzeczywistości są o wiele większe. Und der Jesus will uns anfachen, uns damit zu beschäftigen. I Pan Jezus chce nas tak jak gdyby rozpalić, abyśmy się tym zajmowali. Jetzt passiert auf einmal etwas in Vers 33. Teraz nagle coś się dzieje w wierszu 33. Petrus sagt drei Sachen. Piotr mówi trzy rzeczy. Zwei positive, dwie pozytywne, und eines ist etwas negativ. I jedna z nich jest czymś negatywnym. Positiv sagt er, es ist gut, dass wir hier sind. Pozytywne rzeczy to: Mistrzu, dobrze nam tu być. Ich hoffe, dass wir, wenn wir das Wort Gottes hören, mam nadzieję, że jeśli słyszymy słowo Boże, dass es dann auch für uns heißt, es ist gut, dass wir hier sind. To wtedy dla każdego z nas jest brzmią te słowa: dobrze, że tu jestem. Das zweite, was er sagt, wir wollen drei Hütten machen. Drugą rzecz, którą mówi: zróbmy trzy namioty. Was bedeutet das? Cóż to oznacza? Er wollte länger bleiben auf dem Berg. On chciał dłużej pozostać na tej górze. Das ist auch positiv. To też jest pozytywna rzecz. Stellt euch vor, heute wären Mose und Elia hier hingekommen. Wyobraźcie sobie, że tutaj do tej sali wchodzi Mojżesz i Eliasz. Was hätten wir gesagt? Macht euch schnell wieder weg? Oder was ist die Reaktion? Jaka by była nasza reakcja? No fajnie, że jesteście, ale musicie się już zbierać. Heute ist der Jesus hier. Wyobraźmy sobie, że dzisiaj tu jest Pan Jezus. Haben wir gesungen, ja? Śpiewaliśmy przecież. Und wir schauen auf die Uhr. Oh, wird aber lange heute, ja? A my spoglądamy w tym momencie na zegarek i mówimy: o, dzisiaj będzie długi wykład. Das ist unnormal. To by było nienormalne. Wir haben uns heute Mittag in Wieruszów erinnert. Dziś południe mogliśmy w Wieruszowie sobie przypominać. Wir sind mit dem Herrn Jesus verlobt. Że jesteśmy zaręczeni z Panem Jezusem. Und wir haben uns erinnert, wir waren früher, wenn wir verheiratet sind, auch einmal verlobt. I ci, którzy są w związkach małżeńskich, to też byli kiedyś zaręczeni. Und wir haben nicht zu dem Verlobten gesagt, ist Zeit, geh mal schnell nach Hause. I w czasie naszego narzeczeństwa z pewnością nikt nie mówił do swojej oblubienicy: wiesz co, już nie ma czasu, idź już do domu, bo już późno. Das ist unnormal. Taka reakcja byłaby nienormalna. Das dritte, was Petrus sagt, trzecia rzecz, którą Piotr mówi, ist negativ, weil er den Herrn Jesus mit Mose und Elia auf eine Stufe stellt. Jest negatywną rzeczą, ponieważ on stawia Pana Jezusa na jednym poziomie z Eliaszem i Mojżeszem. Er wollte für den Herrn Jesus, für Mose und für Elia eine Hütte bauen. Chciał zbudować ten namiot, jeden dla Pana, jeden dla Mojżesza, jeden dla Eliasza. Aber dadurch löst er die dritte Szene aus. Ale przez tą scenę, przez to zdarzenie, on jak gdyby wywołuje trzecią scenę. Erst Mose und Elia besprechen den Ausgang. Najpierw Mojżesz i Eliasz rozmawiają z Panem o jego śmierci. Zweite Szene, tausendjährige Reich à la miniature. Druga scena to jest tysiącletnie królestwo w
miniaturze, tak to nazwijmy. Und dritte Szene, i trzecia scena, die Wolke überschattet sie, ten obłok, który ich zakrywa. Und was ist die Bedeutung der Wolke? A jakie jest znaczenie tej chmury? Shechina im Alten Testament. Die Wolke der Gegenwart. Ten obłok obecności Boga. Sie bedeckt die Stiftshütte, den Tempel. Ten obłok, który przykrywał namiot zgromadzenia, świątynię. Lest einmal Hesekiel, wie die Wolke langsam aus Jerusalem hinausgeht und wieder zurückkommt. Możemy przeczytać to w Ezechielu, gdy ten obłok opuszczał Jerozolimę i wrócił się. Ich glaube, wir haben hier ein Miniaturbild. Myślę, że tu jest właśnie znowu taki obraz w miniaturze. Vom Haus des Vaters. Obraz domu ojca. Warum? Dlaczego? Wolke ist die Gegenwart Gottes. Obłok oznacza obecność Bożą. Im Haus des Vaters ist der Vater zu Hause. W domu ojca przecież zawsze jest ojciec. Können wir Gott sehen im Himmel? Czy możemy Boga w niebie widzieć? Was sagst du? Co byś powiedział? Nein. Nie. Gott ist ein Geist. Bóg jest duchem. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Wir sehen im Himmel nichts. W niebie nic nie będziemy widzieć. Aber nicht Punkt. Tu nie ma kropki, sondern Komma. Ale jest przecinek. Außer den Jesus. Z wyjątkiem Pana Jezusa. Und was steht hier? A co jest tutaj zapisane? Sie sehen niemand als Jesus allein. Zobaczyli Jezu... Oder steht vielleicht in Parallelstelle. A doch, Vers 36. Wurde Jesus allein gefunden. Tutaj 36 wiersz czytamy. Okazało się, że Jezus był sam. Und Gott zeigt mit dem Finger auf den, also zeigt mit auf den Herrn Jesus, dieser ist mein geliebter Sohn. I Bóg, obrazowo mówiąc, tak jakby wskazuje palcem na Pana Jezusa i mówi, ten jest syn mój umiłowany. Im Haus des Vaters ist der Jesus der Mittelpunkt unserer Anbetung und dessen, was wir schauen. W domu Ojca Pan Jezus jest tym punktem centralnym naszego uwielbienia i jest tym, na którego tylko i wyłącznie będziemy patrzeć. Deswegen ist es so wichtig, dass der Jesus Mensch bleibt. Dlatego jest to tak ważne, aby Pan Jezus pozostał człowiekiem. Wir haben in Deutschland ein Lied, das heißt, was wäre der Himmel ohne den Herrn Jesus? W Niemczech, w języku niemieckim mamy taką pieśń, w której w zwrotce są takie słowa, czym byłoby niebo bez Pana Jezusa? Wollen wir uns vornehmen, mehr uns mit der Herrlichkeit des Herrn Jesus öffentlich, tausendjährige Reich, und auch im Haus des Vaters beschäftigen. Chcemy sobie to przyjąć do serca, aby się więcej zajmować Panem Jezusem w teraźniejszości, czy też w domu ojcowskim, jak i również w czasie tego, w czasie tysiącletniego królestwa. Hier steht noch, dass die Jünger sich gefürchtet haben. Tutaj jest jeszcze napisane, że uczniowie zlękli się. Das ist klar. Sie stehen hier als jüdischer Überrest. To jest też jasne, bo oni tutaj przedstawiają tą resztkę żydowską. Und das war für sie unmöglich. Dla nich to było coś niemożliwego. Aber wir kommen gleich zum Schluss noch bei der fünften Stelle darauf zurück. Ale wrócimy jeszcze do tego, czytając to piąte miejsce. Wir gehen zu Matthäus 20. Przejdźmy do Mateusza 20. Der Jesus möchte uns gerne, Pan Jezus ma to życzenie, mitnehmen, by wziąć nas ze sobą, und uns mit seinen Leiden beschäftigen. I byśmy się zajmowali jego cierpieniami. Es ist eine große Gnade, dass wir jeden Sonntagmorgen den Tod des Herrn Jesus verkünden. To jest wielka łaska, gdy my każdej niedzieli z rana możemy ogłaszać jego śmierć. Es ist eine gute Gewohnheit. To jest dobry zwyczaj. Wir wollen diese Gewohnheit festhalten. Chcemy trzymać się tego zwyczaju. Aber das bedeutet für uns alle, Schwestern und Brüder,
Ale to oznacza dla nas wszystkich, czy to dla siostr, czy to dla braci, dass wir uns mit den Leiden des Herrn Jesus beschäftigen müssen. Że musimy zajmować się cierpieniami Pana Jezusa. Wir dürfen sagen, beschäftigen dürfen. Możemy też powiedzieć, możemy się zajmować jego cierpieniami. Ein Bruder hat einmal gesagt, es gibt in der Werteskala Gottes nichts höheres als die Leiden des Herrn Jesus. Jeden z braci kiedyś powiedział, w tej skali wartości Bożej nie ma nic większego niż cierpienia Pana Jezusa. Darf ich einmal fragen, letzte Woche? Czy mogę wam postawić pytanie w ubiegłym tygodniu? Wie viel Zeit haben wir uns genommen? Ile czasu poświęciliśmy? Ein Psalm zu lesen? By przeczytać psalm? Die Ewangelie zu lesen? By poczytać Ewangelię? Das Ergebnis haben wir heute Morgen gehabt. Bo rezultat tego dzisiaj rano mieliśmy. Ich weiß nicht, wie das Ergebnis hier in Katowice, in Mikołów war. Ich weiß, wie es in Wieruszów war. Nie wiem, jaki był temat tutaj w Katowicach, czy w Mikołowie. Wiem, jaki temat był w Wieruszowie. So ein Abspulen von einem Programm, wie immer, ja? Jeden Sonntag. Czyli, czy wyglądało to tak, jakby odgrywanie programu, co niedzielę to samo? Dann ist es wie in einer Kirche. To wtedy to jest tak jak w kościele. Gott möchte, dass wir einen frischen Korb mithaben im Bild von 5. Mose. Bóg chce, by tak jak w tym obrazie z 5. Mojżeszowej, byśmy przychodzili z tym świeżym koszem, pełnym koszem. Ich kann kein Lied vorschlagen, wenn ich es nicht kenne. Nie mogę podać pieśni, jeśli tej pieśni nie znam. Ich kann keine Stelle vorlesen, wenn ich sie noch nie selber einmal persönlich gelesen habe. Nie mogę przeczytać miejsca, którego wcześniej nigdy nie czytałem. Aber wenn wir uns 3. Stelle Herrlichkeit oder jetzt 4. Stelle Leiden beschäftigen, ale jeśli zajmujemy się tym trzecim miejscem chwałą, czy teraz 4. cierpieniami, dann ist es nicht ein Buch oder eine Stelle in der Bibel, sondern Psalmen, Propheten, es gibt viele Stellen. To nie jest to jakaś tam księga, jakieś tam miejsce, tylko konkretnie wiemy. Und da ist es vielleicht gut, einmal Zettel und Stift dabei zu haben. I może w czasie takiego czytania dobrze jest mieć ze sobą kawałek kartki i ołówek. Sich intensiv damit zu beschäftigen. Aby tak naprawdę intensywnie się tym miejscem zająć. Wir sind oft sehr ähnlich wie die Jünger. My bardzo często jesteśmy podobni do uczniów, którzy wtedy byli z Panem. Der Jesus hat oft mit den Jüngern besprochen, ich muss leiden. Pan Jezus bardzo często powtarzał to uczniom i mówił, rozmawiał z nimi, ja muszę cierpieć. Und einmal heißt es von den Jüngern, i raz uczniowie jest napisane, ich glaube Lukas 22, mam nadzieję, myślę, że jest to Łukasza 22, die Jünger streiten sich, wer der Größte sei. Tam czytamy, uczniowie kłócili się między sobą, kto z nich jest największy. Und das ist mein Herz, das ist dein Herz. I takie właśnie często jest moje serce i twoje serce. Wenn wir wirklich von dem Herrn Jesus beeindruckt sind, jeśli Pan Jezus wywiera na nas wrażenie, dann gibt es keinen Streit unter den Brüdern. To wtedy nie ma kłótni między braćmi. Dann gibt es keine Position 1 oder 2. Wtedy nie ma między braćmi, ja jestem na pozycji numer 1, ty na pozycji numer 2. Dann füllt der Herr Jesus mein Leben, mein Herz aus. Pan Jezus wypełnia moje życie, moje serce. Ich möchte kurz, krótko chciałbym, 5 punkte einmal über die Leiden des Herrn Jesus sagen. Powiedzieć 5 punktów na temat cierpień Pana Jezusa. Das erste ist, ich weiß nicht, hoffentlich kann man es gut übersetzen. Mam nadzieję, że to się da dobrze przetłumaczyć. Der Herr Jesus hat im höchsten Maß gelitten. Es gibt nichts höheres. Pan Jezus cierpiał w najwyższym wymiarze. Nie można bardziej cierpieć. Ich kann jetzt nicht alle Stellen im Psalmen lesen. Nie jesteśmy w stanie teraz przytoczyć wszystkich miejsc psalmów czy proroków. Aber es steht an einer Stelle, Psalm 88,
dass Psalm 88 jest napisane, dass der Jesus in eine Grube gelegt worden ist. Że Pan Jezus został złożony w grób. Aber was war es? Was war es für eine Grube? Ale cóż za głębina, czy cóż za grób, głębokość to była? Es steht, es war die tiefste Grube. Jest napisane, to był ten najgłębszy dół. Es gab nichts Schlimmeres. Es war das höchste Maß der Leiden des Herrn Jesus. Nie było nic większego. To był najwyższy wymiar cierpień. Das zweite möchte ich zeigen, könnten wir mit einem Wort sagen, Pluralität. Drugą rzecz moglibyśmy powiedzieć jako pluralizm albo mnogość. Wir lesen auch in den Psalmen von Finsternis. Również w psalmach czytamy o ciemności. Aber es waren Finsternisse. Ale to było w liczbie, to jest opisane w liczbie mnogiej, ciemności. Es waren Zorn, Gluten. To były te płomienie gniewu. Es waren nicht eine Tiefe, sondern Tiefen. To nie była jedna głębia, tylko głębiny. Ich wünsche, dass wir mehr mit solchen Dingen beschäftigt sind. Życzę nam, abyśmy więcej się tymi rzeczami zajmowali. Ich möchte euch einen Hinweis geben aus Jesaja. Jedna wskazówka z Księgi Izajasza, 53. Da steht von dem Tod des Herrn Jesus. Tu jest mowa o śmierci Pana Jezusa. Und wir haben in unserer Übersetzung eine Anmerkung, Jesaja 53, Vers 9. I w moim niemieckim tłumaczeniu do 9 wiersza mamy dopisek. In seinem Tod. Jesaja 53, Vers 9. Aber bei einem Reichen ist gewesen in seinem Tod. Następny wiersz jest inaczej przetłumaczony. Przeczytam tak jak jest w niemieckim. I wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, ale u bogatego był w czasie swojej śmierci. Und das Wort Tod bedeutet eigentlich, to słowo śmierć oznacza w zasadzie seinen Toden. To słowo należy czytać jako w liczbie mnogiej, czyli śmierci w liczbie mnogiej. Der Plural möchte sagen, wie schrecklich der Tod war. I w zasadzie to jest, to nie jest poprawnie językowo, ale przez to jakby śmierci w liczbie mnogiej chcę podkreślić, jak straszne to było. Ein vierter Punkt. Czwarty punkt. Die Unendlichkeit der Leiden des Herrn Jesus. Nieskończoność cierpień Pana Jezusa. Keine Ruhe. Nie było spokoju. Steht, glaube ich, im Psalm 22. Chyba w Psalmie 22 jest to napisane. Im Psalm 69 kein Grund im Schlamm. Psalm 69 nie ma oparcia dla nóg w tym bagnie. Die drei Stunden der Finsternis waren unendlich. Te trzy godziny ciemności były nieskończone. Aber wir lesen auch fünfter Punkt. Ale również piąty punkt. Von der Vollständigkeit. O tej pełności. Zum Beispiel steht an einer Stelle alle Wellen, alle Wogen und so weiter. Na przykład też w jednym miejscu czytamy wszystkie fale, wszystkie nawałnice, wszelkie nawałnice. Ich möchte damit nur unsere Herzen anregen. Mówiąc to, chciałbym pobudzić nasze serca, selber sich mit diesen Leiden zu beschäftigen, aby każdy z nas zaczął zajmować się tymi cierpieniami, um mehr beeindruckt zu sein von dem schweren Werk des Herrn Jesus auf Golgatha. Aby to ciężkie dzieło Pana Jezusa na Golgocie, którego On dokonał, wywierało na nas jak największe wrażenie. Wir sind alle Priester. My wszyscy jesteśmy kapłanami. Und wir brauchen Nahrung für die Priester. I dla naszego kapłaństwa potrzebujemy pokarmu. Dass wir Gott
und dem Herrn Jesus Ehre und Anbetung geben. Abyśmy mogli Bogu i Panu Jezusowi przynosić to uwielbienie. Der Jesus möchte uns mitnehmen. Pan Jezus chce wziąć nas z sobą. Es liegt an uns, ob wir mitfahren. To jest zależne od nas, czy my udamy się z Nim. Damit kommen wir zur letzten Stelle. I tu przejdziemy teraz do ostatniego miejsca. Aus Johannes 14. Z Ewangelii Jana 14 rozdział. Und ich möchte kurz versuchen zu zeigen, wie die Situation für die Jünger war. Krótko chciałbym przedstawić, jak wyglądała ta sytuacja dla uczniów. Die Jünger waren ungefähr 3 Jahre mit dem Herrn Jesus gegangen. Uczniowie byli już z Panem mniej więcej 3 lata. Und die ganze Zeit haben sie gedacht, przez cały ten okres oni myśleli, der Herr Jesus ist der Messias. Pan Jezus jest tym Mesjaszem. Das stimmt. Tak, to była prawda. Und dann wussten sie aus dem Alten Testament, bald wird der Jesus herrschen. I ze Starego Testamentu oni wiedzieli, że Pan Jezus wkrótce będzie panował. Und wir sind ganz nah bei ihm gewesen. A my byliśmy przez ten czas bardzo blisko Niego. Wir bekommen einen Ministerposten. I my będziemy ministrami w Jego rządzie. Auch die Mutter von den Söhnen des Zebedeus. Również matka synów synów Zebedeusza hat gefragt, sitzen Sie rechts und links oder wo? Zapytała Pana Jezusa, będą siedzieli po lewej, po prawej stronie albo może gdzieś indziej? Und plötzlich sagt der Jesus, auf Wiedersehen. I nagle Pan Jezus mówi im, do zobaczenia. Stellt euch mal vor. Wyobraźcie sobie. Keine Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Krankenkasse? Null. Nie mają żadnego zabezpieczenia socjalnego. Nie przysługuje im prawo do emerytury, do ubezpieczenia zdrowotnego. Nic. Stell dir vor, morgen kommst du zur Arbeit. Wyobraźcie sobie, że jutro idziecie do pracy. Du denkst, mein Chef ist schon bald so alt, ich bekomme die Position. I ty sobie myślisz, no mój szef już jest na tyle podeszły wiekiem, że wkrótce ja przejmę jego pozycję. Aber plötzlich sagt er, ale nagle on mówi do ciebie, Ende März ist Schluss. Koniec marca, koniec. Z końcem marca nie ma nic. Ich habe ein Haus in Südafrika gekauft und ich gehe weg. Kupiłem dom w południowej Afryce i wyjeżdżam. Viel Freude noch. Baw się dobrze. So war die Situation der Jünger. Mniej więcej taka była ich sytuacja, oni to tak rozpatrywali. Ich sage das, um uns zu zeigen, was bedeutet es für die Jünger. Mówię to, byśmy sobie uzmysłowili, co to dla nich oznaczało. Wir sitzen hier. My tutaj siedzimy. Uns geht es gut. Nam się, powiedzmy Boże, nam się dobrze powodzi. Aber die Jünger haben alles auf den Jesus gesetzt. Ale uczniowie wtedy wszystko złożyli na Pana Jezusa. Sie brauchten keine Sorge haben für Essen, für Trinken, für Bezahlen. Es war alles gesorgt. Przez ten czas, gdy byli z Panem Jezusem, oni nie musieli się o nic troszczyć. Co będą jeść, pić, czym zapłacą za coś kompletnie. Wszystko było za nich załatwione. Und jetzt sagt der Jesus, i teraz Pan Jezus mówi, euer Herz werde nicht bestürzt. Niech się wytworzy serce wasze. Und dann kommt, wir wollen nicht lange dabei bleiben, dieser wunderbare Vers 3. Nie chcemy, nie będziemy długo, za długo tutaj przy tym wierszu trzecim. Er sagt ihnen jetzt, nicht die messianischen Freuden möchte ich mit euch teilen. Nie chcę dzielić z wami tych mesjanistycznych radości. Sondern ich möchte euch mitnehmen in den Himmel. Ale chcę was wziąć do nieba. Er sagt, ich mache eine Stätte bereit. Mówi, ja przygotuję dla was miejsce. Der Jesus geht als Mensch in den Himmel. Pan Jezus jako człowiek pójdzie do nieba. Und er möchte wiederkommen. On chce przyjść znowu. Und uns mitnehmen in den Himmel. I chce nas wziąć do nieba. Damit, wo ich bin, auch ihr seid. Po to, aby tam, gdzie ja jestem, abyście i wy byli.
Dieses steht viermal im Johannesevangelium, wo ich bin. Czterokrotnie jest to powtórzone w Ewangelii Jana, gdzie ja jestem. Kapitel 7, Kapitel 12, Kapitel 14 und Kapitel 17. 7, 9, 14. 7, 12, 14, 17. 7, 12, 14 i 17 rozdział. Und immer ist was gemeint? I za każdym razem, co jest, co te miejsca mają na myśli? Das Haus des Vaters. Dom Ojca. Der Jesus, wir haben uns heute damit beschäftigt, möchte uns mitnehmen. Zajmowaliśmy się tym dzisiaj. Pan Jezus chce nas wziąć ze sobą. Und je mehr wir auf der Erde mit dem Herrn Jesus beschäftigt sind, i im więcej zajmujemy się na tej ziemi Panem Jezusem, je mehr wird auch das Haus des Vaters ein Genuss für uns sein. Tym bardziej dom Ojca będzie dla nas większą rozkoszą. Wollen wir in der neuen Woche, chcemy w tym nowym tygodniu, mehr mit dem Herrn Jesus beschäftigt sein, być więcej albo częściej zajmować się Panem Jezusem. Und das wird auslösen, i to spowoduje rozwiązanie, dass wir uns mehr auf den Sonntag freuen, tego, że bardziej będziemy się cieszyli na niedzielę, und dass wir uns mehr freuen darauf, dass der Jesus wiederkommt. I to sprawi też, że więcej będziemy się radowali z tego, że Pan Jezus wkrótce przyjdzie po nas. Und wir wollen nicht nur hier jetzt einen Entschluss fassen. Nie chcielibyśmy tylko powziąć takiego postanowienia tutaj w tej chwili, sondern direkt in die Tat umsetzen. Heute damit anfangen. Ale chcielibyśmy już dziś zacząć z tym. Der Jesus lädt uns ein. Pan Jezus zaprasza nas. Was ist meine Antwort? Jaka jest moja odpowiedź? Bitte Jesus helfen. Oby Pan Jezus nam dopomógł.